Komisja Europejska wykorzystuje wojnę na Ukrainie, aby przyspieszyć proces transformacji energetycznej, wskazywała na antenie telewizji Trwam europoseł PiS Anna Zalewska. Na Śląsku przebywał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Tam ogłosił, że Komisja Europejska zatwierdziła 5 planów sprawiedliwej transformacji polskich regionów górniczych. Łączna ich wartość to 3 miliardy 850 milionów euro. To olbrzymia suma, ale niewystarczająca na takie przedsięwzięcie, wskazuje europoseł PiS Anna Zalewska. Żeby dokonywać transformacji energetycznej, potrzeba takiej kwoty razy 100. Na świecie mamy największy kryzys energetyczny od wielu lat. Do tego za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Frans Timmermans, jak wskazywała europoseł, wykorzystuje tę sytuację, by zamykać wszystko co węglowe. Stawia tylko i wyłącznie na energetykę odnawialną, zresztą w swoim gabinecie ma lobbystów, którzy zajmowali się tym w przeszłości. Natomiast sam nie widzi powodu do tego, żeby coś policzyć, żeby zmienić zdanie. Tym bardziej, że jak podkreślała Anna Zalewska, wszystkie dokumenty, nad którymi pracuje Bruksela, są nieaktualne, bo powstały nie tylko przed wojną, ale także przed pandemią COVID-19. Wszystkie agencje energetyczne, międzynarodowe agencje energetyczne i wreszcie ci, którzy zajmują się energią, czyli energetycy w Europie i na świecie, mówią, że tak naprawdę przed nami kilka bardzo trudnych, mam nadzieję, że nie jeszcze trudniejszych lat, jeżeli chodzi o ceny energii. I to nie jest chwilowe zawirowanie, dlatego że to zawirowanie ma związek nie tylko z wojną, ale jak wskazuje europoseł PiS, z systemem opodatkowania tego, co z węgla, gazu i